Nasza cierpliwość już się skończyła. Między innymi z takim hasłem część mieszkańców Wałeckiego Chrząstkowa przyszła na sesję Rady Miasta. Chodzi o remonty na osiedlu, a w zasadzie ich brak. I to od przeszło 30 lat. Infrastruktura drogowa Chrząstkowa nie rzuca na kolana, delikatnie mówiąc. Jak mówią mieszkańcy, nie czują się, jakby byli traktowani na równi z mieszkańcami innych osiedli. W niektórych miejscach w Wałczu są ujezdnie, chodniki wymieniane już trzeci raz w ciągu 40 lat, a u nas nie ma nic na osiedlu. Nie ma chodnika, nie ma ulicy, nie ma krawężnika. W zamian co mamy? Płacimy podatki, w zamian mamy kurz latem, zimą błoto, śnieg i tak dalej. A to sprawia trudności w poruszaniu mieszkańcom, którzy uznali, że mają już dosyć czekania. Doszło do nas, że mamy ostatni moment na zrobienie tej drogi. Jak tej drogi nie zrobimy teraz, to nie zrobimy tej drogi już nigdy. Może za 20 lat. A u mnie jest dzielnica taka, że ludzie są już w podeszłym wieku i oni po prostu potrzebują już laseczki, nawet jedna sąsiadka nie ma nogi, drugi pan jest sparaliżowany, drugi jest po wylewie. Mieszkańcy Chrząstkowa nie ukrywają, że czują się oszukani. Jak mówią, od wielu lat, niezależnie od tego, kto zasiada w ratuszu, jedyne co słyszeli, to obietnice bez pokrycia. Mieszkam 31 lat na tym osiedlu. W momencie, kiedy kupowaliśmy działki, powiedziano nam, że one będą uzbrojone. Już jeszcze za pana Tuderka mieliśmy mieć drogi. Oczywiście tak się nie stało. Czekaliśmy kupę lat cierpliwie. Jednak ta cierpliwość w końcu się wyczerpała. Dlatego część mieszkańców osiedla przyszła na sesję Rady Miasta, aby zaprotestować przeciwko braku działań. Radni głosowali na sesji za zmianami w wieloletniej prognozie finansowej, które pozwoliłyby sfinansować prace drogowe na osiedlu. Większość rady była za, jednak sześcioro radnych się wstrzymało. Uważam, że to zadanie można i trzeba wykonać, ale składając wnioski o środki zewnętrzne, żeby pozyskać je z różnych źródłem, gdzie dofinansowanie tego zadania może wynosić nawet 90%. Władze miasta odpowiadają, że to tylko jeszcze bardziej wydłużyłoby czas oczekiwania na tę inwestycję. Mówienie o tym, że będą środki zewnętrzne, jest tak jak na dzień dzisiejszy mówieniem, jaka będzie w przyszłym roku inflacja. Nie wiemy. Nikt tego nie wie. Mówienie o perspektywie nowych środków to jest znowu odwlekanie z inwestycją w czasie, a tego byśmy nie chcieli. Mieszkańcy czekają niektórzy po 30 lat na tą inwestycję. I dzięki przegłosowaniu wieloletniej prognozy finansowej wiele wskazuje na to, że to oczekiwanie się zakończy. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyremontowana zostanie ulica Wilcza oraz inne, które są na osiedlu. Co więcej, na 10 lat koszt utrzymania tych ulic weźmie na siebie prywatny przedsiębiorca. Prace pochłoną 19 milionów złotych. Jednak jak zapewnia magistrat, dzięki formule partnerstwa publiczno-prywatnego nie zadłuży to finansów miasta.